Ostróda na kilka dni stała się miastem celebrytów. Pierwsza Olimpiada Gwiazd, w której udział wzięli aktorzy, muzycy czy byli sportowcy, a także inni przedstawiciele życia artystycznego. Obrodziłem się jak w podstawówce. Miała na celu promocję regionu Warmii i Mazur, a przede wszystkim propagowanie aktywności fizycznej. Idea Olimpiady Gwiazd narodziła się w zeszłym roku podczas pobytu naszego w Ostródzie, podczas meczu, który organizowaliśmy, meczu Gwiazd Polska-Ukraina. Przyglądając się temu miastu i widząc, jak fantastycznie można tu spędzać czas, aktywnie, sportowo, doszliśmy do wniosku, że jest to idealne miejsce, żeby przeprowadzić tutaj po raz pierwszy Olimpiadę Gwiazd. Bardzo dużo gwiazd po prostu ma tą świadomość, że sport i rekreacja ma ogromne znaczenie dla organizmu człowieka i w związku z tym w tej chwili bardzo czynnie uprawiają wiele dyscyplin. Zmagania celebrytów rozpoczęły się na kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Reprezentacja artystów zmierzyła się z drużyną samorządowców. Wśród gwiazd na boisku swoje umiejętności prezentował m.in. Marcin i Rafał Mroczek, Tomasz Szymszajner, Andrzej Andrzejewski, Rafał Masarak, a także Łozo Liber czy Rafał Brzozowski. Tradycyjnie też celebrytów na boisku wspierali byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, Tomasz Iwan, Piotr Świerczewski, a także Radosław Majdan. Prowadzenie w meczu objęli goście po trafieniu aktora Andrzeja Andrzejewskiego. Drużyna samorządowców kilkakrotnie próbowała doprowadzić do wyrównania, ale pokonanie Radosława Majdana udało się tylko byłemu zawodnikowi Sokoła, Wojciechowi Włochowi, który strzałem z dystansu zaskoczył golkipera gości. Bramkę dającą zwycięstwo na 2-1 reprezentacji artystów Polski zdobył Piotr Świerczewski, który przed meczem umawiał się jednak, że w tym spotkaniu nie będzie próbował strzelać w światło bramki. Umówiliśmy się, że ja i Tomek Iwan nie będziemy strzelać goli, ponieważ no jednak to my kiedyś byliśmy zawodowymi piłkarzami i dla nas jest troszeczkę łatwiej. Chcieliśmy, żeby chłopaki aktorzy trochę postrzelali, ewentualnie artyści, którzy śpiewają na scenie, żeby mieli ten kontakt z piłką. No i tak żeśmy szukali Łozo przed bramką, że po prostu zgubiliśmy piłkę, zapomnieli o najważniejszym, o piłce. Ale to nic, no liczy się dobra zabawa, fajna atmosfera. Dobra, fajna, przyjemna, miła atmosfera na trybunach. Mecz zacięty, wyrównany. Muszę powiedzieć, że no dzisiaj szacunek dla samorządowców, bo my mieliśmy naprawdę niezły zespół. Trzeba przyznać, że w naszej drużynie grało trzech byłych reprezentantów Polski. Tomek Iwan, Piotr Świerczewski. Ja też miałem epizod z reprezentacją, w związku z czym mecz skończył się wynikiem 2-1, bardzo wyrównanym. No i na pewno ta bramka, którą my straciliśmy, a którą strzelił zawodnik drużyny samorządowców, to mogła być bramka, która by ozdobą była nawet kolejek z ekstraklasy naszej. Po zakończeniu spotkania odbył się koncert w Ostródzkim Amfiteatrze. Na scenie wystąpił Rafał Brzozowski z hitem Lata tak blisko, a także wokalistka Sylwia Grzeszcza, która wykonała swoje największe przeboje. Pierwsza Olimpiada Gwiazd to przede wszystkim sport i aktywność fizyczna. Uczestnicy walczyli o medale w tenisie ziemnym, stołowym czy wyczerpującym biegu na 10 km, którego zwycięzcą wśród gwiazd został aktor Przemysław Cypriański, znany z roli w serialu M jak Miłość. 10 km i dłuższy dystans, teraz się przygotowuję do maratonu, ale kontuzja z międzyzdrojów, czyli skręcony staw barkowy, spowodowała, że nie trenowałem i czułem to dzisiaj strasznie. Jest bardzo trudna trasa, jest ładna, fajna, biegnie się dużo przez las, jezioro, fajnie oddycha się, czyste powietrze, jest następny zawodnik, ale było ciężko. Najwięcej emocji wśród celebrytów wzbudziła rywalizacja na wyciągu do nart wodnych. Tu niestety nie wszystkim poszło tak dobrze. Jedni nie potrafili wystartować, a inni nawet jak już wystartowali, to nie potrafili utrzymać się na wodzie. Najlepiej poszło serialowemu komisarzowi Zawadzie i Rafałowi Mroczkowi. Bawiliśmy się świetnie, ale przy okazji też no, te konkurencje sportowe, bo dzisiaj był dosyć poważny bieg na 9 km 300 metrów. Otwarty oczywiście dla ludzi, którzy mieli ochotę startować z nami. Udało mi się tam zająć chyba 11 miejsce. Wśród gwiazd byłem trzeci. Jak na dystans, który pokonywałem pierwszy raz, miałem nawet niezły czas. Więc mam nadzieję, że będzie teraz coraz lepiej i coraz lepiej. Na zakończenie pierwszej Olimpiady Gwiazd odbył się koncert. Po raz pierwszy w Ostródzkim Amfiteatrze wystąpiła Anna Teliczan. Druga część wieczoru nosiła nazwę Wróćmy nad jeziora. Na scenie mogliśmy zobaczyć Annę Guzik, Małgorzatę Pińkowską, Rafała Brzozowskiego czy Michała Milowicza.